dobry, kolejny dzień, godzina 12:08. Ruszyliśmy. Jest ze mną, jak zwykle, Czajkowski Radosław. Jedziemy do Bydgoszczy, miasta seksu i biznesu. I będziemy tam przez 4 noce. 4 noce z duchami, ja. Zapowiada się ciekawie. Z trasy to wiadomo, coś tam się dogramy, ale tam nie będzie ciekawych rzeczy za bardzo, ale może coś powiemy. Będzie się działo, jak będziemy w Bydgoszczy. To trochę więcej poopowiadam. Ucho nadal zatkane, jakby co. To jest tragedia, ale czego się nie robi na mrocznej armii? Zobaczcie, kurwa, jakie macie, jakie ma fajne. Ja pierdolę. Dobra, założyłem. Na wakacje jedzie. Nie, panie Udki. Dobry jest. Godzina 24 do Bydgoszczy i jakoś to leci. Nawet się trochę obchodziło. Można jechać bez problemu. Radek przysypia i tak to z nim wygląda. Bydgoszczy zakwaterowanie jakoś po 15. Będziemy ładować na szybko kamerę do miksa, żeby pojechać potem nagrać sceny dzienne w jednym miejscu. To trochę planulek zmianie. Dzisiaj nagramy sceny dzienne do jednego miejsca, bo musimy jeszcze naładować sprzęt, może jakiegoś live'ika zrobimy. Wracamy do hotelu. Dzisiaj jeden projekt, a jutro zrobimy sobie, będziemy mieli więcej czasu, zrobimy sobie sceny dzienne do 3 pozostałych obiektów, a potem siabada, labada, labada, labada. Będzie więcej czasu na live'y, na odpoczynek, na zwiedzanie i będzie super. Do powiedzenia, co zeszłoroczny śnieg. Nie, nie patrzcie na niego. Lepiej na widoczki sobie patrzcie. Będziesz oglądał, więc
No, tak pod w Matrixie trochę. Bo jak ty to będziesz oglądał, to my już będziemy dawno po projektach. Ale zawsze możesz cofnąć się w czasie i wtedy przyjść do hotelu i pogadać i zbić piątkę, jeżeli masz takie umiejętności. A jak nie masz, to weź na Instagrama i się dowiesz, że będziemy w Bydgoszczy. Taki plot twist. Fajnie to powiedziałem? Bardzo fajnie. No. Nikt nic nie zrozumiał, ale no tak fajnie. Za 20 minut będziemy na miejscu. No i ładunek, ładowanie, coś do zjedzenia. I obserwujcie Instagrama, bo Instagram tu dużo wam mówi. Pierwszą miejscówkę za dnia, porobić kilka ujęć, zdjęć i będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Czy to miejsce da się wejść, czy nie jest zrujnowane, to się wszystko okaże za minutę. No, wjeżdżamy na miejsce, szybkie ujęcia dzienne, a potem wracamy. Snu, bo snu też potrzebujemy. No i potem projekt w nocy. Partner ma coś do dodania? Wszystko zostało wypowiedziane. Więc po prostu jedziemy i za minutę będziemy, więc kończymy transmisję. Sceny dzienne nagrane, ale obiekt jest tak zrujnowany, tak w opłakanym stanie, że to jest tragedia. Chyba najgorszy, jakim przyjdzie nam przeprowadzać projekt. Na zdrowie. Tak naprawdę może są 3-4 pomieszczenia, do których da się wejść. A tak to totalna ruina. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Musimy jakiś plan sobie wymyśleć, ale teraz wracamy do hotelu. Trzeba chwilę odpocząć. Trzymajcie kciuki, coś nam się z tego projektu udało. 23:28, 22 sierpnia. Jest ciężko, bo trochę spaliśmy i teraz nam ciężko się zabrać i pojechać na projekt. Nie chcę nam się. Przestaje napierdalać. Ja nie wiem, czy coś gdzieś z góry mówi mi, żebym nie jeździł na te projekty, ale jak nie jestem chory, to coś się dzieje z autem, to coś się dzieje jeszcze innego. O! Piotrek pewnie znowu przyszalał przed projektami. Ciężko. Za dużo szaleje przed projektami, a potem kurde ciężko mu. On już jest. Czasem jest ciężko.
On już nie ma 12 lat. Ani 18. On już ma ponad 30 lat. Jest stary. Pokąpał się i teraz ucho sobie zatka. Daj ci suba. Daj suba. Z całego serca. Weźcie, będzie dobrze. Daj suba. No i musimy się szykować. A jebi się nie chce. Daj suba. Strasznie mi się nie chce. A niestety. Musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Bo jak nie my, to nikt tego nie zrobi. A to jest bardzo ciężkie zajęcie. Musimy to zrobić. Chociaż ta willa jest takim projektem, że to chyba tam położy się kamerki, wyjdzie się, popatrzy się na monitoringa, potem się wejdzie. Zobaczymy. Nawet nie wiem, czy tam jakąś sesję EVP się da zrobić, bo to raczej takie miejsce, że no chyba będziemy patrzyli na kamery i może coś tam z fluxem, bo raczej więcej się tam chyba nie da zrobić, bo nawet nie ma jak. No ale cóż, kończę już tą wypowiedź, ponieważ czas nagli. Ktoś tu jest?